ten film będzie o ogniu, ponieważ muszę sobie zrobić śniadanie, zanim przyjadą potwory. No właśnie. Zielone początki dla zielonych, chyba. Bo podstawa podstaw, nie wiem, chyba jeszcze nigdy nie było, może gdzieś tam wspominałem, jak były filmy z Nocek w lesie czy coś, ale ten będzie specjalnie o tym. Ponieważ właśnie przymierzam się do rozpalenia ogniska i sobie pomyślałem, że chyba nie gadaliśmy jeszcze o BHP, a zostałem ostatnio poproszony też o to przez pewnego znajomego strażaka, że właściwie to zasygnalizował, że powinien się taki film pojawić, więc się pojawia. Jak zrobić se ognicho, żeby było bezpiecznie? Na końcu tego filmu będzie najważniejszy punkt programu, czyli jak zrobić sobie ognisko w lesie, jak jest sucho. Ognicho, wiadomo, że nie rozpalamy na ściółce. No wiadomo, ściółka jest sucha, ściółka jest łatwopalna i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście trzeba o tym pamiętać, więc trzeba sobie zabezpieczyć ognicho w taki sposób, żeby nie paliło się. Oczywiście nie wspominam nawet, chociaż może wspomnę, bo początkujący mogą nie wiedzieć, że się nie rozpala na torfowiskach, bo torfowisko się potrafi palić latami i tak dalej, i tak dalej. Nie rozpala się pod stojącymi drzewami, bo to też bez sensu, niebezpiecznie, raz, że zazwyczaj gotujemy korzenie, a dwa, że może się zająć korona. A, są nawet przepisy, znaczy nie przepisy, tylko chyba zalecenia, gdzieś kiedyś czytałem, albo strażaków, albo lasów państwowych, jak powinno być przygotowane miejsce na ognisko. I było bodajże tak, że trzeba odsłonić glebę mineralną, odsłonić pas dookoła ogniska, tak żeby nie było właśnie drewienek, igliwia, ściółki itd., 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 albo w odległości metra od ogniska, albo półtora metra, żeby ogień się nie rozprzestrzeniał dołem po właśnie po ściółce, po suchych rzeczach. Okopać albo obłożyć kamieniami. My na EDC Campie mamy ten, mamy obłożone kamieniami, tu jest bezpiecznie i tak dalej, bo jest już tak wydeptane zresztą, że naokoło tutaj ogniska nie ma nic, co mogłoby się zapalić, oprócz ekranu suchego, ładnego. Lasy Państwowe albo Państwowa Straż Pożarna chyba ustaliła, że 6 metrów od stojących drzew powinno się palić ognisko, nie bliżej. Ognisko nie powinno mieć wysokości powyżej 2 metrów, co nas właściwie nie dotyczy, bo zazwyczaj takie duże ogniska kojarzą mi się z Sebastianami, którzy jadą sobie popić do lasu i wtedy odpierdzielają taką tą dwumetrową, bo my palimy zazwyczaj małe ogniska, no taka prawda. Raz, że potrzeba mniej opału, dwa, że jest bezpieczniej, trzy, że mniejszy ogień jest łatwiejszy do kontrolowania. No to tak, taka zdrowy rozsądek, to chyba jest podstawowy wyznacznik, jeżeli się chce robić ognisko gdziekolwiek na powietrzu. No warto mieć zawsze przy sobie albo saperkę, żeby w razie czego móc zasypać ognisko piachem, czy ziemią, czy czymś. Warto mieć przy sobie bańkę z wodą. My zawsze mamy na kampie zapas wody, żeby w razie czego można było ognisko szybko, ładnie zgasić uczciwie. Oczywiście jak kończymy ognisko, to nie zostawiamy ogniska, żeby się dopaliło, tylko gasimy, uczciwie gasimy. Jak masz wątpliwość, czy jest dobrze zgaszone, to znaczy, że nie jest, że trzeba jeszcze dolać wody, czy dosypać piachu, sprawdzić, czy nie zostawiamy tlących się głowni, sprawdzić, czy wszystko jest dookoła w porządku. Dopiero można, jak się pali ognisko, to nie można sobie zrobić spacerku, bo to też jest częsty problem, że rozpalimy ogień, później sobie pójdziemy coś tam zobaczyć, albo zrobimy obchód, albo pójdziemy sobie porobić zdjęcia. Nie. Jak się rozpala ognisko, to później cały czas ktoś przy nim powinien być, ktoś odpowiedzialny. Bo to nie są żarty, nie? Tak naprawdę. Ogień w lesie to nie są żarty. Czy w zimę, czy w lato trzeba go kontrolować i po prostu uważać. No i musicie o tym pamiętać. No. A teraz muszę sobie rozpalić ognicho na śniadanie, zanim przyjadą potwory, bo dzisiaj jest leśny dzień dziecka. Co prawda Max nie chciał przyjechać, bo miał chyba umówiony był z dziadkiem. Chociaż go namawiałem, ale nie tym razem. Ale przyjadą Miłosz z Aliną i z potworami. Przyjedzie Bondo ze swoim potworem, więc dzisiaj będzie się działo. Grzesiek chyba przyjedzie ze swoimi potworami, więc będziemy mieli tutaj ten karuzelę lekką, więc sobie nagrywam szybko rano, zanim się stanie. No, przygotowałem sobie już
drewienko do ogniska. Niektórzy się ze mnie śmieją, bo jak zawsze przygotowuję sobie drewno na ognisko, to tak robię to mocno pieczołowicie, ale to lubię po prostu. I to fajne. Raz, że można sprawdzić swoją cierpliwość, bo chwilę to trwa. Dwa, że można sprawdzić, czy ktoś robi to pieczołowicie, czy jest niechlujny i niedbały. A trzy, że to po prostu fajne. I z uwagi na to, że ogień trzeba szanować, to myślę, że tak to dobre przyzwyczajenie i można je sobie zacząć wyrabiać od początku. To też rada dla początkujących. Nie róbcie ognicha niechlujnie, nie przygotowujcie drewna niechlujnie. No, jest fajniej, przyjemniej. W końcu bushcraft, nie? Czyli między innymi szacunek dla natury i taki klimat po prostu. No. Dobra. I mam przygotowane, proszę bardzo. Podpałkę sobie gdzieś przygotowałem, tam sobie przygotowałem korę brzozy. Tu mam rozpałkę już przygotowaną. Im bardziej pieczołowicie przygotujecie sobie materiały, tym później będziecie się mniej wkurzać, że coś nie idzie. Taka prawda. Teraz nie ma problemu, bo padało chyba 2 czy 3 dni temu, więc jest sucho, ładnie, pięknie. Co jest oczywiście też dodatkowym niebezpieczeństwem, jak jest sucho i pięknie. No, więc biorę korę brzozy i będę sobie rozpalał ognisko. Nawet zrobię zoom. Gdzieś już na którymś filmiku mówiłem, że ten, że taki spadzik jest moim ulubionym rodzajem. I tak najbardziej lubię rozpalać ognisko właśnie w ten sposób. No, bo jest wygodne po prostu. A jak pada, to można sobie jeszcze położyć tam kijki, żeby nie padało na podpałkę i rozpałkę, co też jest fajne. I wygodne. O. Mamy korę brzozy. Co ja mam? A, noża nie przypiąłem jeszcze. Ale mam krzesiwko. I mam tula. Tulem się fajnie krzesze, a szczególnie piłką. Pokazuję. Bardzo fajnie krzesze piłka. Bo ma ostry grzbiet. Mocno. Trochę sobie przygotuję tutaj. Zmechacę korę brzozy, żeby ładnie złapała od krzesiwa. Tak niektórzy się zastanawiają, po cholerę tam używać tego krzesiwa. Będę robił filmik, chyba może jeszcze dzisiaj, jak się uda. Po cholerę używać krzesiwa, to są zapalniczki. Nawet Morsko-Hański mówił, że głupim jest człowiek, który wybiera się w dzicz bez zapalniczki. Oczywiście umiejętność rozpalania ognia alternatywnymi metodami jest bardzo istotna, szczególnie jak ktoś traktuje to bardziej survivalowo. I to tak, to fajna umiejętność, mądra umiejętność, potrzebna umiejętność często, ale no jeżeli Morsko-Hański mówi, to wie co mówi. I można rozpalać też zapalniczką, ale tak naprawdę ja lubię rozpalać krzesiwem, bo raz, że to ćwiczenie jakieś tam zawsze. Dwa, że też właśnie klimat. O. I jest ogieniek. Kora brzozy oczywiście jest super pod pałką. Zaraz będzie jedzonko, a mam białą kiełbaskę, którą sobie zrobię na ogniu. I mam garnuszek z kawką, który sobie zaraz też postawię. O, i zaraz wam pokażę, jak zrobić ognisko w suchym lesie. Powinno wyglądać. O, dlatego dobrze mieć wszystko przygotowane. Bo nie trzeba biegać jak kot z pęcherzem, żeby sobie na bieżąco coś tam dorzucać. O. Sucho jest, więc można od razu. Jak coś spartolisz i źle przygotujesz, to się namęczysz. Właściwie to też jest dobre, bo nikt za to nie zapłaci oprócz ciebie. Jak to zrobisz na odpierdziel się. Z czego wynika prosta nauka, że się lepiej przyłożyć, ale to właściwie jak do wszystkiego, niekoniecznie do robienia ogniska.
o czym też coraz częściej ludzie zapominają niestety. O! Idę po ruszcik. Ostatnio sobie kupiliśmy, bo mieliśmy taki kwadratowy. A teraz mamy okrągły. I kupiliśmy go chyba w Carrefourze, ten ruszt, bo szukałem takiego rusztu. I ten ruszt kosztował gdzieś chyba w Obi, czy gdzieś w jakimś markecie budowlanym, gdzie jest dział ogród i grill. Kosztował chyba coś koło 50 zł i z głupoty pojechaliśmy sobie z Grześkiem. A, bo nie znaleźliśmy w markecie budowlanym, a obok był Carrefour. I pomyśleliśmy sobie, a to wleziemy, może akurat. I kupiliśmy chyba za 17 zł. A to jest pół metra średnicy prawie, więc jest super. Jak jest więcej osób i trzeba zrobić więcej żarcia, to jest bomba. O, woda na kawkę. Patrz to jaki klimatowy. Fajowy, no fajowy. Wchodzi chyba 1,5 litra. O. I się gotuj. No w takich warunkach ognisko to nie jest problem, nie? Nawet początkujący sobie poradzi. To prawda. Tylko faktycznie najważniejszą rzeczą, którą bardzo bym was prosił, żebyście zapamiętali z tego filmu, jest ta, że z ogniem naprawdę nie ma żartów. To jest na śniadanie w lesie, biedaku, pewnie zupkę chińską. Nie, piję kawkę, jem białą kiełbaskę i tosty. No żyć, nie umierać. Poleciała ślinka? Mam nadzieję, że poleciała ślinka. Też se możecie jechać na śniadanie do lasu. Oczywiście rozsądnie. Spoko, spoko, nie kończy mi się. Mam tu jeszcze też narąbane. No, mam narąbane, można tak powiedzieć. Dobra, czekam na kawę. A! I miałem wam pokazać, jak powinno wyglądać ognisko w suchym lesie. Już pokazuję. Tak powinno wyglądać ognisko w suchym lesie. Powinno nie wyglądać. Tak właśnie powinno wyglądać ognisko w suchym lesie. Nie powinno wyglądać, bo nie powinno go być po prostu. No. Fakt jest taki, że idzie lato, coraz więcej ludzi, również początkujących, którzy chcą zacząć przygodę, zacznie chodzić po lasach. No i oczywiście ognisko jest jednym z podstawowych elementów, jedną z podstawowych atrakcji w lesie. Nie, nie może tak być, słuchajcie. Odpowiedzialność i zdrowy rozsądek przede wszystkim. Jeżeli masz jakąkolwiek wątpliwość, czy to ognisko tutaj, wiesz, można zrobić, czy nie można zrobić i tak dalej, to znaczy, że nie można. Jak nie masz wątpliwości, to usiądź, zdejmij plecak, odetchnij i się zastanów jeszcze raz. Jak ci się wciąż wydaje, że nie ma przeciwwskazań, żeby zapalić ognisko, to się zastanów jeszcze raz. A jak już bardzo, bardzo chcecie, nie wiem, zabrać dziewczynę do lasu, pokazać jej manewr pod tytułem uwierz mi Rambo, to zamiast rozpalania ogniska możecie spróbować rozpalić dziewczynę. Nie wiem, czy to będzie bezpieczne, ale można spróbować. Na pewno bezpieczniejsze niż palenie ognia, gdzie popadnie. Jak chcecie koniecznie sobie coś tam ugotować, nie wiem, wodę na kawę czy coś, to już lepszym rozwiązaniem jest znalezienie kawałka placka, piasku gdzieś w lesie, czy wyjście gdzieś do jakiegoś rowu, coś. I odpalenie kuchenki gazowej, która przynajmniej nie strzela iskrami jak ognisko. Taka prawda. Ale prawda jest też taka, że nie żyjemy, kurczę, na Syberii. I w lato bez ogniska też da się żyć. I my też tak robimy. To nie jest żaden wstyd. Bardzo często jedziemy gdzieś na 2-3 dni i nie używamy ogniska, bo wiemy, że może narobić szkód. Po prostu. A bez ogniska też może być fajnie. I wcale nie powiedziane, że ognisko to musi, taki jest must have, który po prostu trzeba robić, jak się jest w lesie, bo inaczej jesteś dupa, nie bushcraftowiec, dupa, nie survivalowiec, dupa, nie turysta, dupa.
jak odwalisz ognicho gdzie bądź w niebezpiecznym miejscu, to dopiero jesteś dupa. Tak naprawdę. Jeszcze do tego debil, no bo normalny człowiek mający odrobinę zdrowego rozsądku nie robi takich rzeczy. Zdrowy rozsądek to po wiedzy najważniejsza rzecz w zielonych początkach dla zielonych. I mówcie to ludziom, bo to warto wiedzieć. Ludziom się wydaje, że ognisko w lesie jest tak samo bezpieczne jak w kominku. Wystarczy popatrzeć czasami, co się dzieje w lasach i gdzieś tam jak potrafi jedno ognisko, czy zbita butelka rzucona gdzieś w lesie, czy kawałek plastiku z wodą, jak potrafi zacząć naprawdę konkretną zadymę. Trzeba mieć to na uwadze. O. Także jak rozpalasz bezmyślnie ognisko, to jesteś dupa. Jak czasami nie rozpalasz ogniska, to nie jesteś dupa. A! Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, bo ostatnio zostałem poproszony o komentarz. Nie będę komentował, ale wypowiem swoje zdanie. Bo chodzi właśnie o początkujących. Ktoś tam gdzieś tam coś tam zaczął wyśmiewać. Chyba, czy nie wiem, bo nie słyszałem tego, znam to z opowieści. Że początkujący raz na miesiąc idzie do lasu sobie na weekend, ty jesteś frajer, nie bushcrafter. Naprawdę? Weź ta się ogarnij, ta właśnie o to chodzi. To co to za różnica, czy ktoś chodzi, kurczę, dwa razy w tygodniu do lasu, czy śmieszka w lesie, czy chodzi sobie raz na miesiąc, bo robota, bo szkoła, bo dzieci, bo coś tam. To jest mój komentarz. Ogarnij ta się. Do zobaczenia.